Dziś dowiemy się, jak bada się w laboratorium nasze ulubione jedzenie, a pomogą nam w tym naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Dziś zamieni się w małego naukowca. Dziś porozmawiam z panią doktor Joanną Foczki. Dzień dobry. Gdzie się teraz znajdujemy? Znajdujemy się w Zakładzie Immunologii i Mikrobiologii Żywności. Wiem, co to jest mikrobiologia. To nauka o mikroorganizmach, na przykład bakteriach lub wirusach, których nie można zobaczyć gołym okiem. A co to jest ta immunologia? Immunologia jest to nauka, dzięki której dowiadujemy się, jak nasz układ odpornościowy radzi sobie z bakteriami, wirusami. I w naszym laboratorium również badamy alergeny znajdujące się w jedzeniu. Są to takie substancje, które mogą powodować złe samopoczucie u niektórych osób. Słyszałam, że niektórzy z moich rówieśników mają alergię na różne produkty spożywcze. Co to jest ta alergia? Alergia pokarmowa występuje wtedy, kiedy nasz organizm źle reaguje na cząsteczki zawarte w pożywieniu, które dla większości osób nie stanowią zagrożenia. Na przykład większość osób może jeść jabłka i powinniśmy jeść jabłka, bo są bardzo zdrowe, ale niektóre osoby, które są uczulone, chorują po ich zjedzeniu. Czytałam, że żeby zobaczyć, czy ma się alergię, trzeba pobrać krew. Co może się znajdować takiego w tej krwi? Nasz organizm wytwarza wiele sposobów radzenia sobie z zagrożeniem. Jednym z nich jest wytwarzanie przeciwciał. Są to takie białka, takie cząsteczki, które właśnie mają kształt literki Y. I nasz organizm wytwarza je po to, aby walczyć z intruzami, takimi jak złe bakterie, wirusy czy substancje chemiczne. Mimo tego, że przeciwciała produkowane są po to, aby walczyć z intruzami, to czasami popełniają błędy i dają sygnał organizmowi, aby walczył nie z tymi intruzami, ale z cząsteczkami żywności. I wtedy powstaje alergia pokarmowa. I wtedy w naszej krwi krąży bardzo dużo takich przeciwciał, które możemy zbadać. Reakcja między przeciwciałem a alergenem może powodować katar, wzawienie lub swędzenie? Połączenie przeciwciała z alergenem powoduje wiele skomplikowanych reakcji w naszym organizmie. Jednym z nich jest wytworzenie białka nazywanego histaminą, który jest odpowiedzialny za niektóre reakcje alergiczne. A co robić, jeśli jest się alergikiem, aby czuć się zdrowo? Jednym ze sposobów radzenia sobie z alergią jest unikanie produktów, na które jesteśmy uczuleni. Ale to nie jest łatwe, bo jak jem jogurt, to nie tylko znajduje się w nim tam mleko, są też tam różne inne składniki. Dlatego tak ważne jest czytanie etykiet produktów spożywczych i szczególnie powinny to robić osoby, które są alergikami. Jak powinny być zamieszczone na etykietach informacje o tych alergenach? Jest takich 14 alergenów, które powinny być wypisane w składzie. Zauważymy je po tym, że albo są opisane oddzielnie, albo są zaznaczone w spisie składników, albo pogrubioną czcionką, bądź inną czcionką. Chciałabym się dzisiaj poczuć jak naukowiec. Czy mogłabym wykonać analizę związaną z oznaczaniem alergenów? Oczywiście, że tak. Dzisiaj oznaczymy sobie białka, które znajdują się w mleku i które mogą być alergenami. Ta analiza nazywa się analizą oznaczania białka metodą Bradforda. Nazwa ta pochodzi od naukowca, który pierwszy raz opracował tą metodę. Twoim zadaniem będzie naniesienie roztworów, które w niektórych są alergeny, a w niektórych nie ma. Twoim zadaniem będzie naniesienie ich na taką płytkę. Następnie dodamy odczynnika, który zabarwi nam próby. Czy w roztworach, które zmieniły barwę, są alergeny? Tak, a w roztworach, które nie zmieniły koloru, nie było tych białek. Jest to
jedna z najstarszych metod w analizie żywności. Stosowana jest również w farmacji, biologii, medycynie. W naszym laboratorium stosujemy również wiele innych, bardziej zaawansowanych technik i mam nadzieję, że będę mogła Ci opowiedzieć o tym jeszcze następnym razem. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia wkrótce.